W kolejne w kolejności mamy 55-grejnowe Fioki FMJ. Yy, ono jest troszkę podobne yy, pudełko do, yy, do tego, co pokazywałem Wam, jeżeli chodziło o tą amunicję JHP. Yy, też jest na tej plastikowej tacce taką, którą, tak jak mówię, możecie sobie ponownie wykorzystywać. Jeżeli chodzi o parametry tej amunicji, to ona nieco rozczarowuje. Dlatego że te 995 metrów na sekundę, czyli po przeliczeniu na krótszą lufę, to będzie jakieś 942 metry na sekundę. Niestety, takiej wartości nawet się do niej nie zbliżamy. Testowa seria po uśrednieniu wypadła gdzieś w okolicy 837 metrów na sekundę zaledwie, więc to jest bardzo słabo. Ja zastanawiam się, co jest przyczyną tak. Tak słabego zachowania się tej amunicji. Być może jest to kwestia mojej broni, że akurat ta konkretna amunicja lata w niej wolniej. Kombinacja średnicy lufy, przekroju lufy, ułożenia pól i, i brust powoduje, że ta amunicja lata taka, nie inaczej. Natomiast no, efekt jakby na radarze no, nie wziął się znikąd, jest tyle, ile jest. I nie chciało być więcej. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o samą amunicję, dosyć dobrze się skupia ten, ten nabój w moim ręku. Trochę gniełuski, aczkolwiek nie aż tak bardzo jak GGG. Sama łuska, jeżeli byście chcieli używać tej amunicji jako podstawy do reelaboracji. Same Łuski są dosyć ciężkie, ponieważ 100,7 grajna, więc to jest sporo. Fioki, fioki e, powiedzmy, że ja dosyć dużo reelaborowałem fioki jeszcze w amunicji pistoletowej i nigdy z łuskami nie miałem żadnego problemu. E, one zawsze były bardzo porządnie wykonane. E, tutaj wydaje się być po podobnie e, czyli 100,7 grajna waga łuski, 30,7 pojemność wewnętrzna. E, za każdym razem ją podaję, jak widzicie, przy każdym typie kolejnej amunicji, ale oczywiście to co, to, co sugeruję zrobić zawsze, kiedy elaborujecie kolejną serię, e, po prostu za pomocą e, strzykaweczki e, wody i wagi zmieście sobie, ile, e, ile wasze łuski mają, dlatego że, jak widzicie, e, te, te wartości się wahają. One u mnie ten rozstrzał jest od 29,1. Aż do 31,5 w największym wypadku, więc, więc to jest 2 grainy, ponad 2 grainy roz, rozszału, więc no, jakby ta sama, ta sama naważka będzie się w takiej łusce zachowywać zupełnie inaczej. Także fiotki e, przeciętnej, przeciętnej pojemności łuska Dosyć wagowo już w, w tym cięższym rejestrze, więc, więc wygląda na to, że producent nie szczędzi materiału, żeby tą łuskę produkować. O ile, o ile nie będą one pogięte, to spokojnie możecie e, takich łusek ponownie używać. E, w każdym razie to, to jeżeli chodzi o fiokki, e, czyli 55 grainowy 223 Full Metal Jacket. Rifle shooting, taka powiedzmy podstawowa amunicja pełnopłaszczowa. Kolejnym e, punktem w zestawieniu jest Seyabelo -e Cellier and Bellot. E, 223, e, 55 grainów, czyli również mamy tą dosyć obszerną grupę 55 takiej typowej amunicji. W pełnym płaszczu, czyli FMJ, ona jest sprzedawana w pudełkach po 50 sztuk całkiem wygodne, aczkolwiek ona jest po prostu do nich wsypana. Tutaj nie znajdziecie żadnych przegródek, tacek, innych tego typu rzeczy. Naboje po wyjęciu z pudełka wyglądają no, bardzo ładnie, bo są takie bardzo jednolicie błyszczące. Tutaj nie ma żadnych śladów od odpuszczania tej łuski. Z jakichś względów albo producent tego nie stosuje, albo materiał jest w jakiś inny sposób przygotowywany, w każdym razie nie znajdziemy tutaj tych charakterystycznych przebarwień, takie jakie były na przykład na łuskach GGG. Jeżeli chodzi o parametry tej amunicji, to producent oczywiście na pudełku deklaruje, że ona prędkość wylotową będzie miała w granicach 1000, 1000 1006 m na sekundę energia 1822 jule przy tej masie no to jest oczywiście prosta konsekwencja ona w moich próbach w moich próbach słuchajcie wypadła niech ja spojrzę Sejebelow 939 po przeliczeniu na długość lufy 953 m na sekundę, a ja po uśrednieniu z 460 mm miałem 939 m na sekundę. Czyli delikatne zaniżenie, takie jak w przypadku, w przypadku innych, innych producentów. Ale nie aż tak dramatyczne jak przy fioki. Więc wydaje się, że jest to taki powiedzmy standard. I teraz, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o celność, to to jest amunicja, z której mi się strzelało dobrze. Grupy układały się bardzo dobrze, bez jakiś ewidentnych odskoków, bez takich śladów, nazwijmy to, odpadania amunicji od, od, od standardu. Prędkości zmierzone, a to już powiedziałem, 939 metrów na sekundę, pojemność łuski, co ciekawe, tylko 29,8 graina, natomiast <laughs> łuska jest rekordzistą świata, jeżeli chodzi o, o wagę. E, 110 grainów. 110 grainów łuska Belota waży e, i to jest, to, jest, to jest absolutny rekord, ponieważ w moim zestawieniu nie ma amunicji, która miałaby cięższą łuskę. Także e, widać to oczywiście po wyjęciu, po, po zebraniu łusek. Te łuski e, praktycznie w ogóle mi się nie gięły, e, doskonale nadają się do elaboracji. Mają dobre, e, tutaj z takim pół, wyokrąglonym za, e, zaokrągleniem gniazda spłonek, więc łatwo się je spłonkuje. E, także jeżeli byście mieli na przykład e, kupować sobie amunicję pod kątem pozyskania bardzo dobrej jakości łusek, to Belotka jest e, świetnym wyborem. E, oczywiście, jeżeli chodzi o pocisk, no to tutaj nie mamy nic niezwykłego. Naturalnie, że ten pocisk jest z materiałów niemagnetycznych e, we wszystkich pozostałych amunicjach, o których do tej pory mówiłem. Jeśli o tym nie wspominam, generalnie pociski są w płaszczach ze stopu miedziowego. E, tutaj jest tak samo. E, pocisk, zaraz zobaczmy, czy ja pocisk zważyłem. Tak, pocisk trzymał wagę 55 grainów miał dokładnie. Jeżeli chodzi o proch, w środku było co było? Sejbelo, przepraszam, ale muszę mój Excel przeglądać w międzyczasie. 25 grainów czegoś co wyglądało jak drobnoziarnisty Lovex. Także właściwie nic szczególnego o tej amunicji nie, nie, nie można powiedzieć. Bardzo dobra treningowa amunicja, powiedzmy w niższośredniej strefie cenowej. Natomiast tutaj, jakby pod kątem wykorzystania łuski, to to jest absolutne mistrzostwo świata. Ja, ja w tym zestawieniu nie znalazłem lepszych łusek niż są w Belowce. No i plus do tego za, za dosyć spore opakowanie. Także tak wygląda 55-grainowy Seyeme beloczewski. E, następne w zestawieniu mamy. Zaraz, czy ja mam pudełko? Nie widzę pudełka, zaraz wstawię. 55 grainów również. PMC PMC jest to zawsze mi się myli, czy to jest, bo mi się z Maktechem myli. Jedna jest z Brazylii, a druga jest z południowej Korei. Chyba PMC jest południowo-koreańska. Jak się pomyliłem, to się poprawię w podpisie. W każdym razie, niedroga treningowa amunicja w pełnym płaszczu. Łuski, jeżeli chodzi o łuski to ciekawa sprawa w PMC nastąpiła, ponieważ PMC to mamy PMC 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 wylatywały z mojej broni w bardzo dobrym stanie, to znaczy, one praktycznie w ogóle nie były pogięte. Dlaczego tak się działo? Trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o deklarowane parametry, PMC powinna teoretycznie latać 975 m na sekundę. 920 z groszem skrótszej krótszej lufy, one u mnie latały też sporo wolniej. 863 m na sekundę była mierzona prędkość średnia dla nich. Więc PMC, jeżeli chodzi o naważkę, to powiedziałbym, że są to naboje składane oszczędnie. Co niekoniecznie musi być walą, dlatego że, no tak jak wspominałem wcześniej, są pewne rodzaje broni, które po prostu nie lubią yy, bardzo przeładowanej amunicji. Czasami macie broń jakąś starszą, czy historyczną trochę bardziej, no w przypadku 5.56 to akurat niekoniecznie. Ale, ale powiedzmy, yy, mówiąc krótko, sztukę broni, której nie chcecie tłuc yy, i na pewno PMC z taką bronią będzie się obchodzić delikatnie. Lata, tak jak mówię, stosunkowo powoli, 863 na sekundę. Nie gnie usek, natomiast jeżeli chodzi o łuski, to PMC jest to chyba najlżejsza łuska w zestawieniu. Niech ja dobrze spojrzę. 95,2 grejna, nie licząc stalowych, to jest najlżejsza łuska, która się tutaj pojawi. I o dosyć sporej pojemności, czyli 31,4 grejna. Czyli znowu mamy tą sytuację, że łuska jest wewnętrznie o sporej objętości, stosunkowo niewiele materiału zostało zużyte, żeby ją wyprodukować, także no pewnie do jakichś bardzo silnych naważek strzelania ciężkimi kulami ona może się średnio nadawać, natomiast do realaboracji takiej 55-grainowej treningowej amunicji, myślę, że, że spokojnie można tego używać. Natomiast no po prostu należy pamiętać o tym, że, że ta łuska może być nieco delikatniejsza. Pocisk, oczywiście FMJ, chyba nawet gdzieś mam tutaj taki pocisk. Zaraz tak wygląda pocisk. Nic specjalnego. Pocisk jest oczywiście z materiałów niemagnetycznych ołowiany rdzeń, miedziano, cynkowy płaszcz, także zupełny standard, żadnych tutaj nie ma szczególnych cech ta amunicja. Także co w środku jeszcze było, spójrzmy na proch, PMC miał 24,40 graina, drobnoziarnistego, kulistego prochu. Także też nie odbiega od tego, co się znajdowało w pozostałej, w pozostałej do tej pory omówionej amunicji. Spoglądam jeszcze na komentarze. Nie łuski, lekkie. Ok, tyle. Także PMC 55 grainów, amunicja pełnopłaszczowa do treningu. Jak najbardziej łuski, również tyle, że po prostu do amunicji raczej słabszej. Kolejne w zestawieniu mamy Barnała znowu yy, Mamy Barnała, czy ja już pudełko od Barnała zlikwidowałem Zlikwidowałem pudełko od Barnała, ale zaraz najwyżej je pokażę W formie fotografii yy, I teraz jeżeli chodzi o Barnała yy, No to poprzednio badaliśmy amunicję yy, O gramaturze 55 grainów To jest yy, amunicja 62 grainowa czyli bardzo podobne nieco cięższe pociski e, i tutaj prawdę mówiąc nie ma za bardzo o czym, na, o czym się rozwodzić na temat tej amunicji, ponieważ ona e, była dosyć podobna do, e, do tej 55 grainowej. E, jeżeli chodzi o prędkości e, to mamy deklarowane 891 na sekundę, ona poleciała mi 815. Czyli też dosyć sporo mniej niż deklaruje producent. Bardzo lekka łuska, 84 grainy, ale w przypadku łosek stalowych, tak jak mówiłem, to wydaje się norma. Po prostu na wykonanie takiej łuski odpowiedniej wytrzymałości i nie, jakby nieprzewidywanie, że ona będzie pewnie po raz kolejny elaborowana, sprawia, że, że generalnie łuski stalowe. Są lżejsze od łusek ze stopu miedziowo -cynkowego. I oczywiście tutaj w przypadku 62 grainowego Barnała O proszę, znalazłem jednak pudełko e, I oczywiście to widać, ponieważ łuski są e, mocno lżejsze e, W środku, e, podobnie jak w jego 55 grainowej wersji e, Mieliśmy proch e, o formie dosyć dużych, e, grubych, porozcinanych wałeczków Czyli nietypowo jak na e, amunicję e, karabinową 556, czyli 223. 22 grainy tylko prochu, e, czyli musiał być to proch e, inny niż w wersji 55 grainowej, ponieważ tam było go 23, 25. Nie, no w sumie. Z 25 na 22 przy zmianie naważki, przy zmianie pocisku z 55 na 62. No może to jest i ten sam proch, nie będę zgadywał. W każdym razie proch wizualnie nieco inny niż to, co stosują inni producenci. E, Łoski wylatywały, nieco pogięte. E, z lufy 1 do 12, jeżeli to by Was interesowało ta amunicja niestety delikatnie zaczyna się już ustawiać bokiem czyli, czyli powiedzmy te otwory przestrzeliny są nieco powiększone ewidentnie lufa po prostu nie stabilizuje tych pocisków no i niestety najpoważniejsza według mnie wada tej amunicji no to są pociski w stalowym płaszczu Czyli, czyli ten ładnie miedzia, mie, miedziano wyglądający pocisk, niestety to jest tylko galwaniczne, platerowanie go miedzią. Ten płaszcz jest stalowy. W przypadku jakiejś mniej wymagającej broni, oczywiście, wystrzelenie pewnie wielu tysięcy tej amunicji dopiero spowoduje jakąś różnicę. Natomiast na pewno nie jest to tak, że, że tej różnicy zupełnie nie ma i że ze stali jakby, że stal współpracuje z lufą dokładnie tak samo jak płaszcz ze stopu, ze stopu brązu, więc, więc po prostu miejcie to na uwadze, kiedy będziecie taką amunicję wybierać. E, także to tyle, jeżeli chodzi, to była ostatnia y, pozycja w zestawieniu, jeżeli chodzi o amunicję w, w stalowych, tych nazwijmy to wojskowych łuskach, ale jeżeli chodzi o stal, to jeszcze nie jest koniec. E, za chwilę do tego wrócimy. Kolejną pozycją e, w zestawieniu jest geko. Gecko to jest amunicja, która wygląda tak. E, na pudełku dosyć skromnie opisana. Ponieważ są, są jej dane balistyczne, ona według producenta V0 powinna mieć w okolicy 950 m na sekundę 1864 joule energii. Ciekawostką w, w, w stosunku do tej amunicji jest to, że ona jest na takich szybko, szybko ładowaczach, na takich paskach sprzedawana. Ja akurat jeżeli chodzi o Galila, Podobna historia jest w brylu, bo tam jest bardzo podobny magazynek. E, ma zaczepy inne. To e, przydatność tej szybkoładowaczki jest ograniczona. Ja podejrzewam, że widziałem nawet, specjalnie poszukałem sobie w internecie e, filmów e, z platformy AR, gdzie ludzie próbują używać tego patentu. Być może nawet się to da zrobić. Natomiast akurat w tych magazynkach niestety e, niestety nie jestem w stanie skutecznie się tym posłużyć. Aczkolwiek Muszę przyznać, że e, jeżeli chodzi po prostu o patent, do tego, że na przykład no zobaczcie to pudełko po otwarciu je, je trzeba rozerwać, tak? E, więc to co macie w środku, e, jeżeli sobie to wrzucicie do jakiejś torby czy, czy walizki z, z, z bronią, no to to wam wszystko się by rozsypało. Natomiast w momencie, kiedy one są pospinane w takie dyszki, e, no to po pierwsze się je łatwo 10-10 łatwo się je dawkuje. Po drugie, całe to towarzystwo się wam nie rozpierzchnie gdzieś tam po bagażu, więc ja nawet sobie zachowałem te, 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 te paski plastikowe, żeby sobie tą amunicję w takie zestawy łączyć. I to jest akurat bardzo fajne. To jest, wydaje mi się, niegłupi patent. A jeszcze, jeżeli macie aera, w którym, w którym daje się z tego, z tego urządzenia skorzystać, no to, no to, to już w ogóle będziecie szczęśliwi. Natomiast nieco mniej będziecie szczęśliwi, kiedy zobaczycie, że pomimo tego, że nie ma na opakowaniu ani słowa na ten temat, niestety GEKO jest amunicją, która ma pociski z płaszczem ze stali. Tak to wygląda. Niestety eee, ja o tym nie wiedziałem. Być może niektórzy z Was mieli tego świadomość. Gdzieś to wyczytali, ktoś to wcześniej już sprawdził, dla mnie było to zaskoczenie, ponieważ amunicja wygląda zupełnie, nazwijmy to cywilnie. Jeżeli chodzi o łuskę, łuska dosyć dobra, łuska jest oczywiście z mosiężna, więc tutaj do łuski nie mam żadnych specjalnych zastrzeżeń. Troszeczkę już delikatnie mi z, z lufy 1.12 ona zaczynała się destabilizować, ale to jest akurat kwestia mojej konkretnej broni, a nie tej amunicji. Prędkości wylotowe popatrzmy. Geko 850 m na sekundę po korekcji do długości lufy powinienem osiągać w granicach 900, więc też nieco mniej niż deklaruje producent. No, i tak naprawdę, nic więcej szczególnego o tej amunicji nie można powiedzieć. Poza tym, że, że tak jak mówię, tutaj, tutaj najważniejszą takim no, negatywnym odkryciem w stosunku do niej jest, jest ten stalowy płaszcz pocisku miedziowany. Co w środku było? 23,5 gram na prochu, który wyglądał jak każdy inny proch z tej próbki, oprócz ruskich. E, dosyć ciężka łuska, 103,7 Także łuski, jeżeli wasza broń ich nie pogryzie, to, to jak najbardziej do, do reelaboracji się nadają e, To jest ogólnie, jeżeli mi się dobrze wydaje, bo na pudełku nie mogłem znaleźć To jest budżetowy pro, produkt koncernu RWS niemieckiego Dużego koncernu amunicyjnego e, Więc e, zasadniczo, jeżeli chodzi o jakość wykonania i powtarzalność Tutaj nie powinno być z tym problemów. Natomiast oczywiście pamiętajcie o tym, e, z czego zrobiony jest pocisk, jeżeli chcecie z tego strzelać więcej, e, to jakby miejcie z tyłu głowy, że e, niestety zużycie lufy e, w jakimś tam przedłu przy przedłużonym użytkowaniu powiedzmy, bo na pewno nie przy okazjonalnym wystrzeleniu kilku pudełek, e, na pewno może być większe. E, Także, także to jeżeli chodzi o GECO, 55 grainowe, 63, przepraszam, 63 grainy target, tak się to nazywa, tak jest oznaczane w takim pudełku. No i fajna cecha te, te spinacze takie do, do dziesiątek amunicji, także, także to z punktu widzenia wygody akurat jest rzecz dobra. Kolejne w zestawieniu mamy... Eee, patrzę, GGG 69-grainowe, czyli wchodzimy już e, w tą amunicję, taką nazwijmy to, jak ja to nazywam, butikową. Ehm, w takim pudełku sprzedawana po 20 sztuk konfekcjonowana, czyli, czyli już nie w tych takich e, szarych, e, szarych kartonach, tylko mamy takie eleganckie, e, papierosowo-lekowe pudełeczka e, opisane wszystko parametry balistyczne tej amunicji e, sprzedawane z takim eleganckim e, z taką elegancką e, tacką, wkładką, więc, więc e, amunicja się nie rozsypuje e, można, sobie, można sobie ponownie oczywiście tych, e, tych wkładów używać gdzieś tam do, do transportu przy elaboracji, także e, konfekcjonowana jest ta amunicja bardzo ładnie jeżeli chodzi o jej parametry, producent deklaruje, że ona V0 w granicach 900 metrów na sekundę. A i producent elaboruje ją pociskami od Sierry, czyli to jest taki Frankenstein, bo produkowane na Litwie naboje dostają komponenty przynajmniej częściowo łuski. Na pewno GGG robi swoje, bo widziałem gdzieś tam zdjęcia, zdjęcia z fabryki. E, gdzie oni to wytwarzają, natomiast pociski są, e, pociski są od Sierra, i tutaj mamy pierwsze zaskoczenie, ponieważ jest to amunicja, e, która po, m, po korekcie e, z mojej krótkiej lufy powinna latać z prędkością około 850 metrów na sekundę. Latała 870, czyli zobaczcie, to jest pierwsza, nie druga pozycja w zestawieniu, bo barnał lekki jeszcze latał szybciej. Jest to druga pozycja w zestawieniu, która e, energetycznie przekracza e, te parametry, które deklaruje producent. E, natomiast niestety, oczywiście, amunicja 69-grainowa e, z Lufy 1.12 się nie stabilizuje poprawnie, e, więc dla mnie, e, przynajmniej w aktualnej broni e, 223, e, po prostu nie będę jej używał, bo, bo do niczego mądrego to nie prowadzi. Natomiast jeżeli chodzi o łuskę. Spłonkę, jakość wykonania, tutaj absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń, bardzo porządnie zrobiona amunicja, na dobrych komponentach, jeżeli chodzi o skupienie Napisałem tutaj sobie na moim arkuszu, że skupienie było w miarę, tak? No ale w momencie, kiedy, kiedy pociski nie są stabilne, to jakby nie, nie ma jakby co tego parametru oceniać, dlatego, że zdestabilizowany pocisk oczywiście e, oprócz tego, że doleci bokiem, to nie doleci dokładnie tam, gdzie byśmy chcieli. Także tak wygląda e, 69 grainowy e, GGG z pociskami Sierra. E, Mamy jeszcze drugie GGG 73 grainy, ale jako, że jadę po ciężarach, to dojdę do niego za chwilę. Kolejną pozycją w zestawieniu jest Federal e, Premium American Eagle. 200, e, e, zaraz niech je spojrzę. To jest która wersja? 60, Bo są dwie: mam dwa Federale, 62 i 69 grainów. To jest 69, to jest ten cięższy. E, Takim czerwonym, e, czerwonym płaskim pudełku, pakowane po 20, podobnie, podobnie opakowane jak to. E, ta amunicja e, 69-grainowa, również deklaratywnie bardzo podobne parametry e, do tego GGG 69-grainów, e, czyli 899 metrów na sekundę teoretycznie powinno osiągać na 20-strzałowej próbie. Osiągnęliśmy. Aha, przepraszam, przy, korekty, przy korekcie na rufę to jest nieco ponad 850. 852 metry na sekundę. E, ta amunicja latała mi ile? Niech spojrzę. Latała wolniej. Ta amunicja latała 785 metrów na sekundę, więc sporo wolniej niż, niż tego byśmy się spodziewali, niestety. E, jeżeli chodzi o łuskę, Czyli, jeżeli chodzi o możliwość reelaboracji tej amunicji, Federala to łuska jest oczywiście taka sama we wszystkich Federalach. Oprócz, oprócz, tak, we Federalach łuska jest taka sama. Z Federalami kwestia wygląda tak, że niestety są krympowane kieszenie spłonek. Są dosyć mocno i to nie tak trzypunktowo, ale na, po całym obwodzie są dosyć mocno zaciskane. W związku z czym reelaboracja tego osłonkowanie ponowne jest zadaniem trudnym, dlatego że trzeba podfrezować najpierw to zagięcie i trzeba to oczywiście zrobić delikatnie, żeby tej kieszeni za bardzo nie spłycić, nie, nie spłycić tej części, w której spłonka się jakby tarciowo mocuje, dlatego że. To, to, może, to może nie zapewnić jej właściwego podparcia. E, łuski wylatywały mi z broni dosyć dobre. Niewiele z nich było pogiętych. E, wagowo taka łuska 96,6 graina, więc powiedzmy podobnie do, do pozostałych pozycji z zestawienia. E, 24,9 graina prochu, e, który znowu wizualnie wyglądał podobnie jak e, cała reszta nieco cięższe pociski delikatnie, ponieważ pociski ważyły 69,1 graina. Natomiast tutaj, największym, największym jakby zawodem było to, że, że ta amunicja latała mocno wolniej niż deklarował producent. Dlaczego tego nie wiem? I teraz jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca amunicji Federala. Mianowicie ona ma dosyć miękkie spłonki, czyli w karabinach, które mają tendencję do uderzania w spłonkę w, w momencie załadowania amunicji, czyli powstaje zjawisko tutaj takie, jak obrazowane jest na tym barnale, że następuje delikatne nakłucie, ponieważ bezwładnościowo iglica po prostu dotyka tej. Tej miseczki spłonki. Niestety, Federal był jedyną amunicją w teście, która w Galilu strzeliła mi dublem. To znaczy, w momencie przeładowania e, uderzenie w spłonkę było na tyle silne, że bez wywierania nacisku na język spustowy e, karabin samoczynnie wystrzelił kolejny pocisk, i o tym musicie bardzo dobrze pamiętać, dobierając amunicję do swojego karabinu, e, bo jeżeli, jeżeli wasza broń tak robi, to oczywiście. E, oczywiście, możecie wciąż z takiej amunicji strzelać, natomiast trzeba wtedy pamiętać, że obowiązkowo przeładowanie broni e, może e, wiązać się z niezaplanowanym wystrzałem i trzeba to robić w kontrolowanych warunkach, e, czyli, czyli, czyli zawsze lufa w kierunku kulochwytu e, w kierunku bezpiecznym. To oczywiście obowiązuje nas niezależnie od tego, jaka to jest amunicja. Natomiast w przypadku tej amunicji akurat ryzyko jest szczególne i ona mi się na, na strzelnicy zmaterializowało, ponieważ tak jak mówię karabin strzelił e, nieproszony o to. Także tak wygląda e, 69 grainowy e, Federal, e, co dalej jeszcze mi zostało? Aha, jeszcze jedna kwestia dotycząca tego federala. Mianowicie e, one są uszczelniane, to znaczy nawet pociski, jak zobaczycie, jak wyjmiecie z, e, z, e, z takiego naboju, one są pokrywane takim lakierem jakąś taką masą, która tutaj się znajduje która ma go uszczelniać, tutaj zapobiegać wniknięciu wody. Być może, być może, e, tak się zacząłem w tej chwili zastanawiać być może warsta, warstwa tego. To jest, to jest coś takiego dosyć lepkiego, powiedziałbym, smołowatego, takiego tłustego, może to jest jakiś żywica, polimer. Być może jest to powód, e, dla którego te pociski gorzej się rozpędzają, e, ponieważ tutaj ta powierzchnia, która współpracuje z Lufą, e, no jest w jakiś sposób zmieniona. Więc, więc, więc być może jest to jedna z odpowiedzi na pytanie dlaczego, dlaczego ta amunicja lata wolniej. No Chrono pokazało ewidentnie, tak jak mówię, parametry zmniejszone w stosunku do tego, co deklaruje producent. Kolejna pozycja w zestawieniu, czyli Sejbelo, Precision Rifle Ammunition, czyli, czyli znowu mamy już producenta amunicji, nazwijmy to popularnej. Które wchodzi w produkcję taką bardziej butikową, czyli mamy amunicję już pakowaną w mniejsze pudełeczka. Oczywiście amunicję droższą. To jest amunicja cięższa, ponieważ to jest 73 grainy. I to jest amunicja z otwarciem wierzchołkowym, czyli to jest JHP. Natomiast w odróżnieniu od Fioki, precyzja wykonania. Tych czubków pocisków jest znacznie lepsza. Ponieważ ja nie widzę tutaj aż tak drastycznych różnic od skoków, jakie występowały w przypadku tamtej amunicji, one wszystkie są mniej więcej równe. Nie widać, żeby jeden był szerszy, drugi węższy. Te pociski są stosunkowo ciężkie, więc ja jeżeli chodzi o precyzję strzelania z tej amunicji, nie będę wiele mógł powiedzieć, dlatego że one u mnie latały kompletnie niestabilnie. E, więc, e, więc dla mnie, jakby ta amunicja, ja sobie zostawiłem. Nie strzelałem jeszcze bo to nie miało sensu. E, strzeliłem jej 5, 7, ile sztuk? 5, 6, 7 sztuk, wystrzelone. E, natomiast, e, nie, przepraszam, jeszcze jedno pudełko było strzelane, e, czyli wystrzeliłem pełne pudełko, a z drugiego wystrzeliłem tylko parę. E, więc e, ta amunicja. Z, jest jakby już do lufy o profilu, no, musi być to lufa wolniejsza 1.8, 1.7, żeby takie pociski precyzyjnie z niej latały. Jeżeli chodzi o parametry wylotowe Sejbelo -E y, mile zaskakuje, dlatego że deklaratywnie winno być to 920 m na sekundę. A z krótszej lufy wciąż powinno być to 860, około 860, 870 m na sekundę, zależnie od tego, czy to obliczyłem, czy wymodelowałem w quick loadzie. Natomiast one wszystkie latały nieco szybciej, jeszcze 879 m na sekundę, czyli, czyli powiedzmy prawie to, co deklaruje producent z lekkim plusikiem. Także jeżeli chodzi o energetyczność tej amunicji, wszystko jest z nią jak najbardziej w porządku. I w przypadku tak samo jak belotki, tej nazwijmy to bardziej popularnej, doskonałe łuski, ciężkie łuski, 110 grainów waży łuska, gruba ścianka, y Stosunkowo niewielka pojemność wewnętrzna zale, zaledwie 29,1 graina. To przy elaboracji niektórych kombinacji kalibrów na ważek i pocisków oczywiście może być wada. Natomiast no łuski wykonane absolutnie w najwyższej klasie do reelaboracji oczywiście tego typu, tego typu amunicja się, po jej łuski po zużyciu jak najbardziej się nadają. Także 69-grainowa, butikowa belotka, e, tak wygląda. E, proch wyglądał tak samo jak wszystkie inne prochy, oprócz e, rosyjskich. Także nic tutaj ciekawego do powiedzenia. I kolejne w zestawieniu mamy e, znowu GGG. Tyle, że już ekstremalnie ciężkie, bo 77 grainów HPBT e, to jest amunicja, e, która. Um, łuski wyglądają dokładnie tak samo jak wszystkie inne GGG, czyli takie odpuszczane, e, odpuszczane tutaj w, w połowie termicznie. Są one opracowywane, żeby były bardziej plastyczne. E, to są pociski z otwarciem wierzchołkowym, e, czyli, czyli płaszcz jest jakby zaciągany od dna pocisku, a nie od, a nie od jego części czołowej. Pozostawione jest takie niewielkie otwarcie yy, Ona oczywiście przy trafieniu w cel inny niż papier yy, Ma zapewniać jakąś tam ekspansję yy, Więc amunicja taka nazwijmy to obronno-myśliwska już o takim bardziej profilu yy, Parametrycznie powinna latać 855 metrów na sekundę Przy mojej Lufie w granicach 810 I niestety znowu podobnie jak w przypadku pozostałych GGG tej GGG słabszej aha dobra bo jednak GGG latała szybciej a ta znowu lata nam wolniej czyli tutaj na mierniku wyszło nam niech spojrzę 738 metrów na sekundę tylko a powinniśmy osiągać około 810 więc, więc energetycznie nie do końca ta amunicja zachowywała te parametry które, które deklarował producent jeżeli chodzi o łuskę, no to tak jak już powiedziałem, tutaj niczym się ona nie różni od, od tego co było w, w tych lżejszych wariantach, naturalnie z mojej broni ona dolatuje bokiem, tyłem i w ogóle we wszelkich możliwych konfiguracjach tylko nie, tylko nie wierzchołkiem do przodu. Więc jakby nie ma o czym się rozwodzić, kwestia celności tutaj zostanie przeze mnie zupełnie pominięta. Pociski Sierra, znowu tak jak i w przypadku tej nieco lżejszej wersji amunicji to są pociski, których GGG samo nie produkuje tylko wkłada produkt innego producenta e, także to bardziej chyba jako ciekawostka ta pozycja w zestawieniu się znalazła dlatego, że e, praktycznych zastosowań e, no trzeba już mieć naprawdę z szybkim twistem karabin, żeby taką amunicję wykorzystać, yy, no i jest ona dosyć droga, to jest, yy, to jest coś co, co też jakby wyklucza ją z jakichś tam popularnych zastosowań. Ostatnią pozycją w zestawieniu będzie 62 grainowy yy, Federal Premium yy, Gold Medal Sierra Match King, yy, yy. Troszeczkę nie w kolejności, dlatego że ja zapomniałem o tej amunicji gdzieś tam. E, zostawiłem ten, e, to pudełko z, z tą amunicją schowane, e, i, i dopiero podczas składania materiału sobie przypomniałem, że również strzelałem z takiego materiału. Całe szczęście odnalazłem e, na zapisach z labradaru jej parametry, także dołączyłem ją do tego zestawienia. E, to jest amunicja. Dosyć podobna do tej, którą omawiałem wcześniej, czyli 62 grajnowej sprzedawana jest w takich pojedynczych 10-nabojowych 10 tackach. E, amunicja już z dziurawym wierzchołkiem to staje, zdaje się taki, robi się standard dla tych yy, wyższych gramatur. E, Podobnie jak w tamtej spłonki mamy zaciskane takim dodatkowym zaciskiem, oczywiście po odspłonkowaniu ich, niestety gniazda trzeba frezować. Łuski są stosunkowo porządne i co ciekawe, ta amunicja nie latała bokiem. To znaczy, pomimo tego, że jest nieco cięższa niż to, co to co lubi karabin Galil z lufą 1 do 12 czyli powiedzmy teoretycznie te 55 grainów to ta amunicja bardzo dobrze dolatywała do celu nie było widać żadnych oznak destabilizowania się pocisku natomiast znowu mamy tutaj tą samą spłonkę która była w tej wersji, która strzelała dublami co prawda z tego pudełka ona mi dubletem akurat nie strzeliła natomiast no, wydaje się, że że materiał, spłonki i sama łuska są dokładnie takie same jak w tej wcześniej omawianej wersji, więc, więc jakby trzeba na to mieć uważanie. Co jeszcze na jej temat? Popatrzmy sobie na parametry. 872 metry na sekundę powinna mi latać. Latała 873, czyli praktycznie w punkcie zachowane parametry energetyczne tej amunicji. E, niestety nie zważyłem nie zważyłem prochu e, nie wiem dlaczego nie mam tutaj w pozycji tej w, w tabeli tej wartości jako jedynej dla całego zestawienia za co serdecznie przepraszam być może w przyszłości gdzieś tam to naprawię e, amunicja była tak jak mówię dosyć celna e, i no po, poza, tym, poza tym kłopotem ze spłonkami który się pojawił w, w mojej broni właściwie nie można wiele więcej na jej temat powiedzieć. Dobra, porządna, niestety dosyć droga amunicja e, z miękką spłonką i to jest właściwie tak, jak mógłbym, e, dochowująca, dochowująca deklarowanych przez producenta parametrów i to jest właściwie wszystko, e, co można by e, na jej temat powiedzieć. To była ostatnia pozycja w zestawieniu. E, Pozostały mi jeszcze te dwa opakowania 55 grainowego Frontiera, e, jeden to jest FMJ, y, drugie to jest jakiś tam hollow point już. E, jeszcze z niej nie strzelałem, być może dzisiaj mi się to uda zrobić, e, ale prawdopodobnie do zestawienia już się w tej, w tej edycji nie dołączę. E, zobaczymy co to jest warte.